Dobra, bez zbędnego przedłużania ciśniemy. Tym razem po 4 dźwięki od każdego palca. Układ Jońskiej w tej pozycji znamy. Omawialiśmy już go od samego początku, także macie już to wbite pewnie w ręce. Jeżeli nie, to nawet nie zabierajcie się za tą lekcję. Cofnijcie się po prostu i zróbcie sobie wszystkie po kolei, krok po kroku od pierwszej lekcji tego cyklu, który tutaj jest. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Ja postaram się w najbliższym czasie usystematyzować te wszystkie lekcje. Jak znajdę tylko chwilę czasu, żebyście mogli w łatwy sposób przechodzić sobie do tych folderów i wiedzieć, co się tam dzieje. Dobrze, mamy ten układ naszej skali jońskiej. Oczywiście możecie to ćwiczyć na wszystkich innych skalach, łącznie z pentatonikami, na wszystkim, co znacie. Mamy tutaj układ, który jest następujący. I my w tym momencie będziemy grać po 4 dźwięki z tego układu, czyli 8, 10, 12 i 8. Czad. Kiedy już to macie, to cofniemy się o 2 dźwięki. Raz, dwa. Albo wybierzemy drugi dźwięk, który następował po pierwszym palcu. Skoro było raz, dwa, trzy, cztery, to drugim dźwiękiem następującym był ten. I od niego zagramy kolejne cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W tym wypadku 10, 12, 8, 10. Mamy już frazę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Następny w kolejce, ten zagrany, to gramy ten. Raz, dwa, trzy, cztery. Już mamy dwie struny zaliczone. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie od drugiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie od czwartego. Raz, dwa, trzy, cztery. Powtórzę się. Nie będę specjalnie dawał Wam tabulatur, bo chcę, żebyście ruszyli głową i usłyszeli te dźwięki w głowie, jak one następują po sobie, jak te interwały się układają. To jest ważne. Ta pamięć muzyczna jest ważniejsza niż wszystkie te Wasze kartki, szukanie tabulatur w necie w ogóle, które pozwalają Wam szybciej osiągnąć jakiś efekt, ale tak naprawdę ten efekt jest żaden, ponieważ on jest czysto fizyczny, bez wartości muzycznej, żadnej po prostu. A tutaj nawet grając zwykłą wprawkę na skali, jeżeli będziecie słuchać sami siebie, na pewno to zaowocuje u Was odpowiednim zestrojeniem ucha z dźwiękiem gitary na 100% i to zadziała. 8, 10, 12, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 8, 10, 12. Lecimy dalej. Tutaj mamy w tym momencie 8, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10,
dwunasty i tu już ten palec kładę tak specjalnie, żeby on mi wszedł na dwunasty. Dwunasty, dziesiąty, dwunasty, trzynasty. Dziesiąty, dwunasty, trzynasty, dziesiąty. Dwunasty, trzynasty, dziesiąty, dwunasty. Trzynasty, dziesiąty, dwunasty, trzynasty. I teraz zrobimy coś, czego nie robiłem wcześniej z wami. Dziesiąty, dwunasty, trzynasty, piętnasty. Widzicie? Zagrałem cztery dźwięki na jednej stronie. Warto to też potrenować, to jest świetna opcja. To teraz w drugą stronę. Będzie dokładnie tak samo, ale najpierw wam zagram, jak to powolutku gra. Thank you.
powrót. 15, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 12. I teraz tym palcem zejdziemy piętro niżej. 12, 10, 12, 10. To jest fajne. Warto to potrenować, bo to jest świetne zejście. Dopóki nie ogarniecie pewnej frazy po kolei, nie lećcie dalej ćwiczeniem, to jest bez sensu. Ważne, żeby to była motoryka bardzo łatwo przyswajalna i żeby to leciało po prostu z was, żebyście nie musieli się nad tym zastanawiać. Czy to będzie szybko, czy to będzie wolno, nieważne. Ważne, czy będziecie to robić bez zastanawiania się. Na razie ciągle siedzimy nad motoryką, nie nad pięknem i teorią i omawianiem tego. Chodzi mi o to, żeby te wasze palce sprawnie poruszały się już w jakiś konkretny sposób, żebyśmy mogli bazować później na rozwijaniu tego. Chciałbym, żebyście resztę zrobili sami, słuchając, wsłuchując się w to, co się dzieje i mając tą świadomość, co po kolei tu się wyrabia. Mieliśmy, jeszcze pokażę wam tylko tutaj ten moment, tu jak już wszedłem na 10 próg, to zejście będzie z tego palca w ten sposób. I mamy 10, 12, 10, 9. Albo dobra, pokażę wam już do końca. 12, 10, 9, 12. 10, 9, 12. 10, 9, 12, 9. 10, przepraszam, 9. 12, 10, 9, 12. 10, 9, 12, 10, 9, 12, 10, 8, 12, 10, 8, 12, 10, co tu mamy? 10, 8, 12, 10 oraz 8, 12, 10, 8. Z tym was zostawiam do kolejnych lekcji. Trzymajcie się. Cześć.